Prawa kobiet to jeden z fundamentów cywilizowanego świata i demokracji. Wśród tych praw jest prawo do bezpieczeństwa. Prawo do bycia bezpieczną w miejscu pracy i bezpieczną we własnym domu. Stąd tak wiele państw i instytucji, w tym chociażby Rada Europy, kładzie wielki nacisk na zwalczanie i zapobieganie przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. Ale jest wyjątek. Polskie państwo rządzone przez PiS. Otóż dla władz PiS i dla rządu Rzeczpospolitej ochrona ofiar nie jest rzeczą istotną, się okazuje. Chcą wypowiedzieć konwencję o przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Konwencja wprowadza różne istotne rozwiązania, jak całodobowa linia telefoniczna pomagająca ofiarom przemocy, finansowana z budżetu państwa, tak żeby zawsze ofiara przemocy mogła zadzwonić, dowiedzieć się, jakie jej prawa przysługuje, szukać pomocy, szukać szybkiej interwencji ze strony policji, znaleźć schronienie. Tego PiS nie chce dać. Konwencja wprowadza termin przemocy ekonomicznej. Kolejna ważna sprawa, bo doskonale wiecie, jak wiele kobiet pada ofiarami tego typu przemocy. Przemoc ekonomiczna nie pozostawia siniaków, tak samo jak przemoc psychiczna, a pozostawia głębokie ślady i w kobiecie, i w całej jej rodzinie i otoczeniu. Wydawałoby się, że to cywilizacyjna norma. Wydawałoby się, że ci, co się mienią chrześcijanami, będą chcieli pomóc ofiarom przemocy. Wydawałoby się, że rząd jest rządem dla kobiet i mężczyzn. Otóż nie. I my dzisiaj mówimy bardzo wyraźnie, że konwencji Rady Europy trzeba bronić. Nie tylko dlatego, że wprowadza słuszne rozwiązania, ale przede wszystkim to symboliczna informacja dla ofiar, że państwo stoi po ich stronie. To jest zero-jedynkowe. Albo stoi się, tak jak konwencja, za ofiarami przemocy albo za sprawcami. A polski rząd chce stanąć po stronie sprawców. Pokazać ofiarom, że nie interesuje ich, jak są traktowane. Nie interesują ich prawa, nie interesuje ich bezpieczeństwo. Dla sprawcy to też jasny sygnał, który dostają od Ziobry, Morawieckiego i innych kolesi. Że państwo może nie interweniować. Że jeżeli to będzie wygodne, państwo zamknie oczy, uszy, nie będzie słyszało, jak pani Emilewicz, kolejna zwolenniczka wypowiedzenia mądrego dokumentu. Konwencję trzeba wdrożyć, prawo trzeba szanować, a kobiety i mężczyźni mają równe prawa, w tym prawo do bezpieczeństwa. Najwyższy czas, by rządzący to zrozumieli. XXI wiek. My, kobiety, domagamy się respektowania podstawowych praw i prawa do bezpieczeństwa także. Nie tylko dla nas samych, dla naszych sąsiadek, córek, przyjaciółek. Dlatego będziemy bronić konwencji i będziemy tłumaczyć dzisiaj wszystkim, że im kobieta słabsza, słabsza ekonomicznie, biedniejsza, z bardziej wykluczonej miejscowości, tym łatwiej jest być dla nią głuchym. I tym mocniej właśnie tam trzeba mówić o potrzebie konwencji, tak zwanej konwencji stambulskiej. I nie damy fanatykom krzywdzić Polek.